No to... Znowu do Stanów się przeniesiemy? Tak, zmieniając temat. Przenieśmy się do Stanów. No, szanowni Państwo, tam trwa noc oscarowa. U nas oscarowy poranek. Myśmy troszeczkę z Tomkiem, na ile mieliśmy możliwość, podglądali tę oscarową noc. Ja zwróciłam uwagę na suknię, a ty na co? Ja zwracam uwagę na statuetki. Na statuetki, a ja na suknię, wyobraź sobie. W sumie sam Oscar mnie mało interesował, bardziej mnie interesował, interesowało kto, ale zobacz, co, jakie piękne suknie. Ja muszę, zobacz, tam ta pani w żółtym, jejku. Dzień dobry. Tamta pani w żółtym, ona ma taką suknię, o jakiej mówił ostatnio nasz wizażysta, że tak troszeczkę musi to wyglądać jak handmade, prawda? I co? I złote buty obowiązują. Zobacz, znowu złotości. W tym sezonie... Mnie interesuje to, co pod suknią, niż sama suknia. Natomiast po prostu jest mi dla mnie jest im w ogóle bardzo sympatycznie, że panie tak pięknie wyglądają. Na to zwracam uwagę na takiej gali. Natomiast, co jest dla mnie ważne, film Spotlight to najlepszy film minionego roku według Akademii Filmowej Amerykańskiej. No i Leonardo DiCaprio w końcu dostał statuetkę. W końcu i nareszcie. Tyle lat czekał, oczywiście. No i ważne, że ja się bardzo cieszę, bo jestem fanką. Alejandro Iñárritu, najlepsza reżyseria. No i co trzeba też powiedzieć, Mad Max otrzymał naprawdę wiele nagród i tutaj trzeba pogratulować twórcom tego filmu. No tak, bo tutaj mamy i za dekoracje, i za charakteryzację, i za montaż dźwięku, i za efekty specjalne. No, lektura obowiązkowa, Mad Max. Ale te nagrody, które są dla nas o wiele ważniejsze niż Oscary, to są nagrody, które się wręcza na konfrontacjach teatralnych Klasyka Polska każdego roku tutaj w Opolu. I dyrektor Opolskiego Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Norbert Rakowski, jest naszym Państwa gościem. Dzień dobry, witam serdecznie. Myśmy Pana witali już komentując troszeczkę te Oscary, bo to takie nasze czary-mary telewizyjne, że my tutaj opowiadamy, Pan tu wchodzi, ale chyba wszystko się uda. I się w międzyczasie witamy. Dobry kontakt. Dobry. Natomiast jeżeli chodzi o konfrontację w tym roku, to od razu się tak zapytam, ponieważ przygotowania wiem, że w Rombo, tak mam takie informacje z teatru. Że tam Tomek jest zawsze na bieżąco. Jeśli chodzi o teatr, Tomasz jest zawsze na bieżąco. Dobrze, tak. Ale chodzi mi o to, że po prostu, że parę nowych rzeczy się pojawia, jeżeli chodzi o konfrontacje. Przede wszystkim konfrontacje mają być bardziej w tym sensie, że mają wyjść z teatru. Takie głosy się pojawiają. No, nie do końca na ulicę, ale... Nie do końca. Ale rzeczywiście chcielibyśmy, żeby to był festiwal dla ludzi, z takim przymierzem. A do tej pory nie był? Tak, oczywiście, że był. On zmienia formułę nie tylko na tej zasadzie, że wychodzimy do ludzi i powinno się dużo więcej dziać. Wiąże się to oczywiście też z restrukturyzacją całego teatru i przebudową, bo foyer będzie takim swoistym, powiedzmy, współczesnym domem kultury w tym momencie. Takim centrum, gdzie będzie można również zostać na koncerty i od rana zjeść śniadanie. Również też tam. Czyli to ma być święto... teatralne święto Opola, tak? Ja myślę, że to powinno być miejsce spotkań Opola po prostu. Ale wydaje mi się, że też częściowo każdy festiwal musi się zmieniać, ponieważ jeżeli się nie zmienia, to jest skostniały. Jeżeli po prostu jakieś nowe... wprowadza... Ale wiesz co, nowa wartość... ma się zmieniać. Ale my szukamy nowej wartości w klasyce. Zmienia się nawet rok dopuszczania tekstów do klasyki. Wcześniej był jeszcze tam 59, teraz teksty do roku 80 już są klasyką. Za chwilę będą te, które są współcześnie. Niedługo będziemy młodych debiutantów nazywali klasykami. Ale to jest z mojego takiego punktu widzenia bardzo dobre, ponieważ po prostu klasyka w ten sposób nie pokazuje się jako skostniała, tak? Klasyka cały czas jest czymś, co po prostu może o nas opowiadać, o nas samych i możemy ją na różne sposoby interpretować. Ale ja muszę zapytać o inną rzecz. W każdym zawodzie rutynizacja jest okrutna. Panie dyrektorze, teatry nieprofesjonalne? Nie. Nie? W ogóle zupełnie zmienia się formuła w tym roku. Dzięki... marszałkom właściwie tak naprawdę, bo zanim jeszcze się pojawiłem, to już to przymierze zostało zawarte z Ministerstwem Kultury i wspólnie z Instytutem Teatralnym, Ministerstwem Kultury zapraszamy Państwa na zupełnie nową formułę tego festiwalu, gdzie nie już dyrektor teatru jest selekcjonerem, co się zmienia. To nie jest mój gust, moje oczekiwania, tylko kilku selekcjonerów, praktyków i teoretyków z Polski, wybranych znawców, wybiera spośród kilkudziesięciu przedstawień w Polsce przedstawienia, które są rekomendowane i z tych rekomendowanych dopiero pod kątem logistycznym i artystycznym są dobierane na festiwal. Także to nie jest już festiwal tylko i wyłącznie lokalny. On ma dużo szerszy wydźwięk i w tym roku już to są przedstawienia, które są nagrodzone w konkursie Klasyka Żywa.
To są wysokie nagrody, także jest o co się bić. No to proszę powiedzieć, jak już pan powiedział, że wysokie, to proszę rzucić jakąś kwotę. No na przykład w przyszłym roku przedstawienie, które zdobędzie nagrodę, ma ponad 100 tysięcy, dostanie na rekompensatę następnego przedstawienia, budowanie następnego przedstawienia. Także to nie jest... 100 tysięcy złotych. Ale to nie jest jedyna nagroda, także w tym roku jeszcze tak nie będzie, ponieważ jest to pierwszy raz taka fuzja z Instytutem Teatralnym. I to są przedstawienia zaproszone i głównie chodzi o to, żeby te konfrontacje, o których mówimy, miały miejsce z lokalną publicznością. Chcemy stworzyć nie tylko jury z dziennikarzy, czyli nagrodę dziennikarzy, również nagrodę publiczności, ale też jury społeczne, które chcemy wyłonić. Tutaj serdecznie Państwa zapraszam zgłaszać swoje kandydatury. To nie musi być znawca teatru w już takim jury społecznym. Może ale coś również... o teatrze trzeba wiedzieć, tak? Bywać. Myślę, Państwa. Że to, przepraszam, nie urągając, może być to piekarz. Każdy, kto ma ochotę oglądać i jest jakoś związany z kulturą i współodczuwa, że tak powiem. Czyli wystarczy być człowiekiem otwartym na teatr, po prostu przyjść i zadeklarować, że się będzie przychodziło i... Coś na zasadzie 12 gniewnych oceniających ludzi, może to nie będzie 12, ale myślę, że to jest istotne, bo w tym znaczeniu też chciałbym, żeby to był festiwal i konfrontacje z tym jury zawodowców. Czyli to będzie taka dodatkowa nagroda... Tak, specjalna tak. Od ludzi kochających teatr, tak to nazwijmy. Ale wydaje mi się, że tego typu nagroda może być odbierana jako, jako najcenniejsza tak naprawdę przez artystów, ponieważ bardzo często właśnie robiąc teatr, tak, robiąc przedstawienie, liczą na to, że po prostu że spotkają się z jakimś odzewem ze strony widowni. A widownia to nie sami znawcy i dziennikarze. Nie robimy dla krytyków. No. Właśnie. Właśnie. Kolejna rzecz, o której słyszeliśmy, jeżeli chodzi o konfrontację, też to jest zaproszenie teatrów nieprofesjonalnych, teatrów dziecięcych, amatorskich, które czy to plotka, mogłyby wziąć udział w konkursie, a ojej, to wszystko zaowocuje... A ja zaowocuje... tak liczyłam na to, bo ja kiedyś tak się mówiło. W Teatrze Dnia Niepowszedniego i tak myślałam, że może wskrzesimy coś. To nie jest plotka, ale też troszeczkę w wynaturzonej formie państwo. To bardzo proszę wywłaściwić. Jest ogłoszony konkurs na stronie i też w licznych mediach i tutaj też oczywiście ogłaszam. Konkurs rzeczywiście na wystawienie klasyki współczesnej przez niezawodowe grupy, z których jedna z tych wybranych sztuk... z tych wyselekcjonowanych rzeczywiście będzie mogła się zaprezentować. Czy to nie będzie konkurs obok konkursu? Nie. To jest konkurs potem, kiedy już wybierzemy te sztuki z komisją. Jedna z tych sztuk zostanie zaprezentowana jako impreza towarzysząca na festiwalu tym głównym. Zresztą imprez towarzyszących będzie parę, bo codziennie rzeczywiście do późnej nocy w holu teatru i wspólnie z Kofeiną będą się działy różne rzeczy, koncerty naprawdę do rana. Już zgłaszają się teatry do państwa, te nieprofesjonalne? Z tego co wiem, to tak, pierwsze jakieś ruchy zostały. Myślę, że się boją bardzo. Też bym się bała. Poprzeczka jest wysoko, wiesz, słuchaj. Co, z jednej strony strach, ale nie wydaje mi się, żeby strach był jakąś przeszkodą. No tutaj nie, po prostu to jest zawsze wyruszenie z jakąś nową inicjatywą, z jakimś nowym pomysłem, też wywołuje, powiedzmy, takie znaki zapytania, prawda? Ale myślę, że teatry nieprofesjonalne... Myślę, że sondują, jak wysoko jest poprzeczka. Tak, ale też oczywiście rozumiem, że to jest trochę mało czasu, bo profesjonalne przedstawienie w bardzo oczywiście różnej formie robi się od 2 miesięcy do 2 lat czasami, jeśli mówimy o takim poziomie. No ale ja myślę, że to jest fajne, żeby się pobawić i żeby pomyśleć o tym, że klasykę można popularyzować nie tylko w sposób profesjonalny. Klasyka polska. Po raz kolejny, jak każdego roku, mamy szczęście tutaj w Opolu, bo ten festiwal ma naprawdę przepiękną tradycję. Cieszymy się, że się zmienia. Zawsze to był kwiecień? Zawsze to był kwiecień? Się tak z kwietnią kojarzy klasyka polska, tak? Tak. Wiesz co, słyszałem różne przymiarki do jesiennych konfrontacji. Raz nawet się zdarzyły jesienne. No ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten teraz najbliższy festiwal. Finansowo wszystko jest zapięte, tak się od razu pytam, bo każdego różnie roku w minionych latach mówiło. Słyszeliśmy, cały czas były informacje o tym, że byłoby fajnie zrobić konfrontację, ale nas na to nie stać. Jak w tym roku? No właśnie to też się zmienia bardzo od tego roku, ponieważ fuzja, o której mówimy, czyli z Ministerstwem Kultury i Instytutem Teatralnym, jest doskonałym wyjściem na przywrócenie prestiżu tego festiwalu. Pieniądze są na ten festiwal. Czy ja dobrze słyszę? Ale to nie tylko oczywiście Instytut Teatralny i Ministerstwo Kultury, również rzeczywiście Urząd Marszałkowski stanął na wysokości zadania i prezydent miasta, ponieważ... To się po raz pierwszy zdarza. Tak. To jest istotne, żeby rzeczywiście tworzyć taką wspólnotę i nie oddzielać miasta od województwa. Ja myślę, że dla wszystkich widzów... Gramy do jednej bramki. Tak, absolutnie. To jest chyba najistotniejsze, że robimy dla ludzi, którzy z tej społeczności.
Także ile teatrów, bardzo ile, cieszę. Ile spektakli? W sumie w tym głównym nurcie będzie 6 dni, 6 spektakli. Z Teatru Powszechnego w Warszawie, z Teatru Polskiego w Bydgoszczy, z Tarnowa, z Gdańska dwa teatry są. Natomiast będą również te przedstawienia towarzyszące, między innymi Dziady z Teatru Lalek. To też jest taki gest z naszej strony, żeby zbratać się również z tym teatrem. Będzie również dyplom z Krakowa, świeżo wypieczony dyplom młodych ludzi. Tak jak wspomniałem, będą jeszcze inne dodatkowe towarzyszące przedsięwzięcia i mam nadzieję, że od godzin południowych po późne godziny nocne będzie wrzało w Teatrze Kochanowskiego. Trzymamy kciuki. I najważniejsza informacja, teatr poszukuje 12 gniewnych. Proszę się zgłaszać. Proszę zaglądać na stronę internetową teatru, tam wszelkie możliwe ogłoszenia, ale co ważne, po prostu liczymy na to, że w tych najbliższych latach nie tylko będziemy mówili o polskim festiwalu tutaj w amfiteatrze, ale Festiwal Klasyka Polska po prostu też wróci na też swoje polski miejsce. Festiwal. Oczywiście, i to przepiękne. O polskie konfrontacje, teatralne. Zawsze to będą konfrontacje, ale z tym, co się dzieje w Polsce, w całym kraju i z tym, co ocenia jury wybrane, wyselekcjonowane z całego kraju. Panie dyrektorze, dziękujemy serdecznie. Bardzo. Trzymamy kciuki i czekamy na konfrontację. Współczuję, że musicie tak wcześnie wstawać. dajemy radę. To jest przepiękne wstawanie o tej porze. I to jest radość prowadzić ten program. Ja naprawdę. Codziennie rzeczywiście tak jest. No nie my codziennie, nie my codziennie. Ale ja wstaję rozświergolony, powiem ci szczerze. A ja też. A czy taki wywiad się obrócił do drugiej strony? Kierowniczka produkcji krzyczy, że ona codziennie. Dobrze. Współczujemy i kochamy cię, Sawinko. I zapewniamy, że jest cudownie. Dziękuję bardzo.